Minęła godzina 16. Otwieram 46. sesję Rady Miejskiej w Miosławiu. Witam bardzo serdecznie panie i panów radnych, pana burmistrza gminy Miosław Huberta Gruszyńskiego, panią sekretarz Anitę Kraskę, panią skarbnik Jolantę Litkę, panią zastępcę skarbnik Wioletę Łodarczak, pana kierownika referatu infrastruktury ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa pana Jarosława Płocińskiego, panie pracowników Urzędu Gminy, panie i panów sołtysów, mieszkańców. Nim zaczniemy, poinformuję, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Proszę państwa o wciśnięcie przycisku kworum. W sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum. Dziękuję. Przechodzimy do punktu drugiego, przedstawienie porządku obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie kworum. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji. Punkt czwarty, informacja przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Miosławiu w okresie międzysesyjnym. Punkt piąty, sprawozdanie burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji. Punkt szósty, rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach. Podpunkt A, stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia petycji wielokrotnie i przekazania jej według właściwości. Podpunkt B, zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Podpunkt C, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy. Podpunkt D, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy. Podpunkt E, zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Podpunkt F, zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Miosław na lata 2022-2030. Punkt 7, pytania i wnioski radnych. Punkt 8, wolne głosy i informacje. Punkt 9, zamknięcie sesji. Proponuję zmianę porządku obrad i dodanie w punkcie 6g przeniesienia pomnika upamiętniającego strajkujące dzieci Miosławia w obronie polskiej mowy. Czy ktoś z państwa jeszcze zgłasza jakieś uwagi? Nie widzę, zatem przejdziemy do głosowania nad zmienionym porządkiem obrad. Pan radny Przemysław Łodarczak. Jest za? Rada Miejska przy 13 głosach za przyjęła zmieniony porządek obrad. Dziękuję. Ania, tu wszystko już masz? Ania, już masz? Dobra. Przechodzimy do punktu trzeciego, zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji. Protokół został zwyczajowo wystawiony w Biurze Rady do wglądu, a także przesłany państwu w programie e-sesja. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania? Nie widzę, zatem przejdziemy do głosowania nad zatwierdzeniem protokołu. Rada Miejska przy 13 głosach za przyjęła protokół poprzedniej sesji. Dziękuję. Punkt czwarty, informacja przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Miosławiu w okresie międzysesyjnym. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Nie widzę, zatem przechodzimy do punktu piątego, sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Nie widzę. Przechodzimy do punktu szóstego, rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach. Podpunkt A, stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia petycji wielokrotnej i przekazania jej według właściwości. Projekt uchwały przedstawi pan przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pan radny Maciej Jankowiak. Proszę bardzo. Uchwała nr 46/396/22 Rady Miejskiej w Miosławiu z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia petycji wielokrotnej i przekazania jej według właściwości. Na podstawie stosownych przepisów Rada Miejska w Miosławiu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy.
stwierdza się brak właściwości Rady Miejskiej w Miłosławiu do rozpatrzenia petycji wniesionej do Rady dnia 16 marca 2022 roku przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece oraz Cech z Dunów Polskich. Paragraf drugi zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej do przekazania petycji do organu właściwego oraz do poinformowania wnoszących petycję o sposobie jej rozpatrzenia. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję panie przewodniczący. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 13 głosach za przyjęła projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projekt uchwały przedstawi pani sekretarz Anita Kraska. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na podstawie stosownych przepisów określa się zakres pomocy, którą mogą zostać objęci obywatele Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowanej przez gminę Miłosław w zakresie posiadanych środków polegającej na tymczasowemu zakwaterowaniu, zapewnieniu wyżywienia, w tym zbiorowego, zapewnieniu środków czystości, higieny osobistej, środków medycznych oraz innych produktów i artykułów, zorganizowaniu zajęć integracyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i aktywizacji społecznej, zapewnieniu pomocy w zakresie komunikacji językowej, w tym pomoc w nauce języka polskiego, pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zapewnieniu transportu niezbędnego do realizacji zadań określonych powyżej. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani sekretarz. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych ma pytanie? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 13 głosach za przyjęła uchwałę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy. Projekt uchwały przedstawi pan kierownik Referatu Infrastruktury Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pan Jarosław Płaciński. Proszę bardzo. Szanowni państwo, dotychczasowy dzierżawca fragmentu działki na rynku w Miłosławiu zgłosił się do nas z prośbą o podpisanie zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. Powierzchnia 50 m2, mówimy o fragmencie, na którym stoi ogródek przy hotelu BOS. Abyśmy mogli taką umowę zawrzeć, wymagana jest stosowna uchwała. Dziękuję panie kierowniku. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Proszę, pan radny Rafał Nowaczyk. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, moje pytanie jest tylko takie do kierownika. Na jaki okres będzie podpisana umowa? Umowa jest podpisana, będzie podpisana na okres 3 lat, przy czym w samej treści umowy zawrzemy zapis, który będzie mówił, że ten ogródek będzie mógł stać w wybranych miesiącach letnich. Poza tymi miesiącami będzie musiał być rozebrany. Dziękuję panie kierowniku. Trochę tak wyprzedzę przy tej kolejnej uchwale też jest na 3 lata? Tak, tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze pytanie? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 13 głosach za przyjęła projekt uchwały. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy. Proszę ponownie pan kierownik. Dotychczasowy dzierżawca, mówimy oczywiście o działce w Czeszewie, przy ulicy Cmentarnej. Dotychczasowy dzierżawca zgłosił się do nas z prośbą o podpisanie umowy dzierżawy tejże nieruchomości na kolejne 3 lata. Z racji tej, że to jest kolejny ten sam dzierżawca, wymagana jest zgoda Rady Miejskiej, abyśmy taką umowę mogli zawrzeć. Dziękuję. Dziękuję panie kierowniku. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 13 głosach za przyjęła projekt uchwały. Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Proszę panią skarbnik Jolantę Litka. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, projekt uchwały szczegółowo był omawiany podczas posiedzenia komisji. Ja tutaj w skrócie przedstawię kwoty dochodów. Zwiększamy kwotę dochodów o 547 122,61 zł. Po zmianach mamy kwotę dochodów 47 492 567 zł. 78 groszy. Kwota wydatków ulega zwiększeniu o 1 063 102,48 zł. I po zmianach kwota wydatków 55 334 298 złotych 96 groszy, w tym wydatki majątkowe 9 3 662 i 13 groszy. Deficyt po zmianach 7 841 731 złotych 18 groszy. Kwota przychodów 9 362 892 zł 18 groszy i kwota rozchodów nie ulega zmianie 1 521 161 zł. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 13 głosach za przyjęła uchwałę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Miłosław na lata 2022-2030. Proszę ponownie panią skarbnik. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, uchwała również szczegółowo była omawiana podczas posiedzenia komisji. W dochodach, w wieloletniej prognozie finansowej zwiększamy kwotę dochodów o 634 825 złotych 61 groszy. Kwota wydatków o 1 150 805 złotych 48 groszy. Jeżeli chodzi o przedsięwzięcia, dodajemy przedsięwzięcie modernizacja boiska Orlik w Orzechowie i zmieniamy przedsięwzięcia Radosna Kraina w Orzechowie, Słoneczna Polana w Miłosławiu i program Czyste Powietrze. Szczególne zmiany są przedstawione w załączniku numer 1 i 2. Kwota długu, okres prognozy nie ulega zwiększeniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 13 głosach za przyjęła projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani skarbnik. Ostatni projekt uchwały przeniesienia pomnika upamiętniającego strajkujące dzieci Miłosławia w obronie polskiej mowy. Projekt uchwały ponownie przedstawi pan kierownik Jarosław Pociński. Proszę bardzo. Szanowni państwo, z uwagi na planowaną rewitalizację części rynku w Miłosławiu wymagane jest przeniesienie pomnika, który w tej chwili stoi na rynku, a przeniesiemy go w rejon starej szkoły. Abyśmy mogli tego dokonać, wymagana jest państwa zgoda. Dziękuję. Dziękuję panie kierowniku. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 13 głosach za przyjęła uchwałę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Pytanie i wnioski radnych. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania? Cieszymy się, że skończyła się pandemia. Wszyscy się cieszą. Proszę pan radny Rafał Nowaczyk. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, moje pytanie jest takie. Jakiś czas temu rozmawialiśmy tutaj na temat tego, iż policja w Miłosławiu powinna co jakiś czas zdawać nam raporty. Na jakim etapie jest to teraz w tym momencie i czy w ogóle coś w tym zakresie było robione? Dziękuję. Panie radny, ja odpowiem. W informacji przewodniczącego jest, że wysłaliśmy pismo do policji, żeby ten raport dostarczyli nam. Nie wiem na jakim etapie, bo do biura rady na razie nie weszło żaden raport nie wszedł, ale pismo przewodnie o to, żeby przedstawiali nam te raporty, zostało wysłane do Komendy Powiatowej Policji. A dopytać się chciałbym, a kiedy zostało wysłane? 9 maja. Tak, 9 maja. W tym roku, w tym tego maja. W tym tak, maju. Tak, bo to co spotkaliśmy się z panem komendantem, nie wiem, to był tu marzec. Nie pamiętam już teraz, czy to był marzec, czy luty. Teraz wysłaliśmy, żeby przedstawili. No, czekamy, zobaczymy, jaka będzie reakcja i kiedy dostaniemy to pismo. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie radny.
Czy ktoś z Państwa radnych w tym punkcie ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, zatem przechodzimy do punktu 8. Wolne głosy i informacje. Tu zaznaczam, że też Państwo z widowni mogą zadawać pytania. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Nie widzę, ja tylko tutaj z panem burmistrzem rozmawialiśmy, jeżeli chodzi o sesję absolutoryjną, panie burmistrzu, nie? To nie będziemy robić w ostatnią środę, nie w ostatnią środę miesiąca, tylko najprawdopodobniej tydzień wcześniej. 22 czerwca, także już państwo, żeby się sobie tam zarezerwowali. Co do komisji, to jeszcze damy znać, bo zobaczymy, pewnie komisję, zobaczymy, może będzie też w tym samym dniu, albo będzie w poniedziałek, czyli, bo 22 to jest środa, nie? Tak. To zobaczymy jak ten, ale to dam odpowiednio wcześniej znać. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, zatem przechodzimy do punktu 9, zamknięcie sesji. Zamykam 46. sesję Rady Miejskiej w Mięsowie. Dziękuję wszystkim za przybycie.